Wiecie, to mi się chociaż uczesał jak goli. No ale to dziękujemy, że pan tutaj wyraża zgodę na to, żeby takie cudo pofilmować, bo to... Słuchajcie, nic nie jest do ukrycia. No teraz to tak nie ma kłopotu, bo jak przyjeżdżałeś z ojcem, to tego było trzeba wargę mu wiązać powrozem, bo nie szło go utrzymać, nie? Tak. No są przyzwyczajone do wiązania i są przyzwyczajone do czyszczenia kopyt, więc no nie powinno być problemu. Na malutki stój. To nie jest im za dobrze. Nie. No, ja widzę, jak teraz krótko, nie? Jak teraz jest spokojnie, idzie przy nodze, a przedtem tylko chodził ze mną, jakby był głodny nocy. No bo one pracują, to znaczy Toledo pracuje, Brutus to tak mniej, bo jeszcze no. Tyle czasu brakuje dla niego. Długo nie brakuje. Pan bez rękawic, nie boi się pan, że się pan zatnie czymś? Nie. W rękawiczkach nie lubię robić. Jeśli wszyscy to mówią, że w tych rękawiczkach tak jakoś ta precyzja jest mniejsza. Dokładnie. Oj, to nie mogło cię boleć, Brutus. To nic nie boli, tylko wiesz, no trochę kombinuję. Widzisz, tak czasami się porównuje to jak dzieci, paznokcie obcinasz, nie każdemu się to podoba, prawda? No dzieciom to można przez sen paznokcie obciąć, a koniowi nie bardzo. Zaraz go uśpimy. No, jeszcze by, ruska narkoza. Jeszcze by się nie obudził biedak. Ta najtrudniejsza część chyba to działanie obcęgami. Tak dla laika, nie wiadomo ile tak obciąć. No na części wiem tak, no u cyklu to nie radzę robić. Znaczy można to zawsze jakieś plus minus lepiej zapamiętać, tylko żeby zostawić więcej niż na przykład pół centymetra uciąć, nie więcej. To... No ale zależy na przestrzeni dorośnie, nie? No tak. Nożem sobie wystrój. Ale to widzę, że pan dosyć sporo obcina, no bo to one są strasznie, no takie te kopyta są już bardzo dawno niewerkowane. A dlaczego u kucyków pan nie radzi robić bez sprawy? Kucyk ma bardzo małe kopytko, bardzo szybko raz, że siebie może zaciąć. Podważa jego, nie? Po prostu, bo jak jest duży koń, to masz duże powierzchnie. No. To może śmiało sobie działać, no też. Zawsze patrzę, żeby taki była. Bo kucyk ma bardzo mało kopyta i to jest duży problem. Na dużym obiekcie się łatwiej operuje, prawda? No tak. A na małym to zawsze trochę takiej bardziej trzeba żeby precyzji. Nie? No łatwo dojechać, nie? No, nie należy się zwyknie bać, ale no, to jest dosyć mocno uprzyjone, nie? I podejrzewam wtedy, by się więcej... Trzeba było się martwić o właściciela, żeby na zawał nie odjechał. Albo się nie zamartwi na śmierć. Umówić. To pan wie, jak z panem było się ciężko nam umówić, no. Nie? Adwokatem mogę być siebie. Jest trochę mało.
ale nie wiem, gdzie to. Strome kopyto, czyli, a może pan pokazać, które to jest, o co tu chodzi z tą piętką? To jest bardzo wysoka, widzisz? No właśnie, tak mi się też wydawało, że ma różne te kopyta. Zrobimy ciebie bardziej ruchliwy. Zrobimy się przede wszystkim. O, troszeczkę krócej. Przytrzymaj go na chwilę. A czubek się ściera, nie? Czubek się ściera, a piętka wraca. A dlaczego mu to tak rośnie nierównomiernie? Słuchaj. Źle stawia stop, znaczy źle stawia nogi, zły czy... Zły układ. Ortopedyczny jakiś taki problem ma, czy... Nie, słuchaj. Masz buty, nie? No. Takie płaskie. Dlaczego nie wycierasz równomiernie? Tylko na przykład na piętce mocniej, na prawej stronie mocniej. No to jest no. Tak samo, no i słuchaj, im dłużej nierobione kopyto, to każda wada się dłużej... jakby to powiedzieć, bardziej się uwidacznia, nie? Za to jest odpowiedzialne ścięgno, staw. Nie jest jakaś tutaj straszna wada, no ale... Ale widzisz, po prostu trzeba trochę inaczej go wtedy zestrugać, nie? No to nie jest tak, że każde kopyto się wycina tak samo, tylko dążysz do... w zasadzie do prawidłowości. Ale też twarde ma te kopyta, prawda? Twardsze niż Brutus, bo ja kiedyś im próbowałam pilnikiem tak trochę, potem porzuciłam ten pomysł szybko, ale Brutusowi łatwo było coś zestrugać tym pilnikiem, a Toledowi nic a nic. Powiem ci tak, no bo... słuchaj, no ten inaczej chodzi, słuchaj, to jest wiele czynników, no ale przede wszystkim wilgotność, nie? Jak inaczej biega, no to wszystko sobie wytupie, nie? Wszystkich, no ja zawsze... Bardzo sucho było ostatnio. No, przede wszystkim jest bardzo jakby sucho. Był polsdruk, to nie byłoby wcale. No właśnie. No bo one by się starły, nie? Ale coś nawilżać czymś? Jakimś olejem może? Czy... No, można, ale z drugiej strony, słuchaj... Popada, to sobie same nawilżą. Dokładnie. To jest... Mają bardzo zbliżone warunki do naturalnych. Tak by ci to określił. Można, słuchaj, pewnie jakbyś konia mocno użytkowała, czy tego, no to wtedy by ta elastyczność kopyta jest owszem ważna, nie? Ale tutaj są one aż tak straszne. No, ta martwa część strzałki to też bym nie wiedziała, ile usunąć, a ile zostawić. Bo jednak tam to żywe jest dość, no, dość szybko się pojawia, nie? Tak się z tego, no widzisz, taka szklistość się wtedy robi, wtedy widzisz, że jest bardziej... I to szkliste to już jest żywe, tak? Tam jeszcze trochę można podciąć, ale nie należy też wybierać jej do zera, nie? Bo to większa znowu strzałka, tak wtedy bardziej kopyto pracuje, a... Znaczy to jest tak, że kopyto jest bardzo twarde na zewnątrz, a środka jest coraz bardziej miękkie. Ale im głębiej, to wtedy jest, bo kopyto wtedy wrażliwe i za chwilę idzie zaciąć, nie? Także to nie jest tak, że wiesz... To nie jest takie no proste. No nie, no ja właśnie wiem, że to nie jest banalna sprawa, bo gdyby tak było, to już byśmy go dawno... Nie, no, dawno to opanowali. No, to byśmy już to dawno zrobili. Nie, delikatnie można pod piło, bo to... Taki właśnie miałam pomysł, żeby to mój mąż się przeszkolił, bo ja z moimi delikatnymi rączkami to nie wiem. Są stworzone do dyrygowania? No tak, można powiedzieć. Też chciałem zostać dyrygentem, ale
niestety nie te rytmy. No bo jeszcze te rękawice wchodzą jakoś w grę, nie? Takie. Tylko że właśnie mniejsza precyzja. Policzki ci nie pomoże, tylko te leży ci po prostu. Słuchaj, ojciec mnie kiedyś tak stanął jak ty, koń mi odepchnął i tak wpadłem na niego trochę z nożem. Tak tu, ciach go tylko ciachło. A noże są dosyć mocno ostre. To skończyło się na 7 szlach. U konia? Nie, u ojca. O Jezu. No tak. To bardziej, że zawsze tniesz tu. Jak czy masz rękę tu, to sobie najczęściej tutaj możesz wjechać, więc... Słuchaj, ja się też parę razy pociąłem, zanim się doszedł do takiej wprawy. Od początku to kucyka zrobić to było dobre pół godziny. Teraz widzisz, pół godziny to na 2 zajęło, nie? Ja na maszynie to nie mam miesiąca. No. No ale z drugiej strony to są konie, z którymi się na co dzień pracuje i one tak jakoś już tam no, ufają człowiekowi. To nie jest koń, do którego się obcego przyjeżdża i się denerwuje. To jest koń, który teoretycznie no, powinien już tam... No. Słuchajcie, człowiek przy goleniu sobie robi to latami i też jeszcze się trochę potrafi przyciąć, nie? No właśnie. Ale zawsze można się opalić zamiast tego. Palnik żrzt. Fryzura kubańska. A tata już nie pracuje w zawodzie? Nie pracuje. Nie, jest na emeryturze. Dosyć ciężko, trochę zachorował. Miał krwiaka na mózgu. Oj. Ale doszedł zdrowotnie do siebie, także... Ale już się do tego zawodu... No, już ma swoje tyka. Lata, nie? No, tak, ma swoje lata. No to tam, czekaj, 67, 8. No, nie ma jakiś tam szczególnie... Ale słuchajcie, ma konie u siebie. Ma zajęć do oporu, a lekarz mu zabronił kowalstwo tykać, bo to na krążenie głowa, to nie wiadomo czego ten krwiak powstał, mózgu. Ujoj, co, spokojnie. Zabronił, no to ojciec powiedział, no jak tak skoro nie, no to nie. Niestety lekarze trzeba się słuchać, mądrzej się właśnie, nie? No to jest praca z głową w dół w sumie, nie? No. Przez to mówią niektórzy, że mam lekko z głową. No to tak... Wszyscy, którzy lubią konie, mają lekko z głową, nie? Niekoniecznie mają głowę w dół, tak?